Już po raz drugi jedziemy w ramach Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej. W przejeździe rowerowym uczestniczyć będzie ponad 150 rowerów. Najmłodszy uczestnik to 10-miesięczne dziecko, najstarsza osoba to blisko 80-letnia kobieta. Musimy pamiętać o tym, że 90% wszystkich czynników ryzyka udarów mózgu to są czynniki modyfikowalne. Dzięki takim akcjom jak ta chcemy wspierać, chcemy podkreślać ogromną wartość aktywności fizycznej. Ta aktywność fizyczna wpływa na poprawę ciśnienia tętniczego, zmniejsza ryzyko występowania migotania przedsionków oraz poprawia nasz stan zdrowia. I dlatego tu jestem, bo najważniejsze w życiu jest aktywność fizyczna. I nic tego nie zastąpi, żaden lek. Mamy świeże powietrze, mamy wyrównany oddech. Tak jak ja też uczę się dyscyplinować w tłumie, czyli będę starała się przejechać trasę tak, żeby nie było kolizji. Jest to duży wysiłek dla mnie, ale podejmuję wyzwanie i każdy z nas, każdy uczestnik udarowy, to jest dla nas potężne wyzwanie, pokonanie swoich jakichś przeszkód. Podczas naszego przejazdu biorą udział nie tylko osoby po udarze mózgu, ale także rodziny, które aktywizują się i chcą poprawić swój stan zdrowia. Chciałbym też podziękować władzom samorządowym, wojewodzie kujawsko-pomorskiemu, prezydentowi miasta Bydgoszczy, którzy wsparli patronatem tę akcję, jak również naszym sponsorom, sponsorowi głównemu i współorganizatorowi firmie ProX, która ufundowała bardzo fajne nagrody dla wszystkich uczestników.